O rety, polskim szlakom zachciało się krety. Na krótką chwilę opuszczamy Polskę, by odpocząć pośród rajskich plaż, pochodzić pośród ziemnomorskich wąskich uliczkach i podziwiać rozległe twierdze czy piaskowe świątynie. Wybraliśmy grecką wyspę Kretę, by wypocząć na jej lazurowych plażach. Bodaj najsłynniejsza z nich to niebiańska plaża Balos. To, co wartościowe, z reguły jest trudno dostępne. Można dostać się tu samochodem po szutrowej trasie, ale zdecydowanie polecamy skorzystać z rejsu statkiem z pobliskiego Ki Samos. Rejs jest już atrakcją sam w sobie, a to dopiero początek wrażeń. Ze statku widać doskonale, jak zachodni brzeg wyspy wynurza się z morskiej toni. To ten ciemniejszy fragment. Dzięki temu wyspa wygląda nieco jak Titanic, który każdego roku zbliża się ciut do Afryki. Laguna Balos robi ogromne wrażenie. Niesłychanie piękny miks turkusowej wody, niezwykle jasnego piasku i poszarpanej skałami linii brzegowej. Raj na ziemi. W ramach rejsu dostaliśmy się również na pobliską wyspę Gramvuza. Teraz jest ona bezludna, ale kiedyś wiele się tutaj działo. W XVI wieku Wenecjanie wybudowali tutaj długo niezdobytą twierdzę. Militarnie nigdy nie padła. Potem stała się ona pirackim gniazdem. Podobno łupem tutejszych piratów padło ponad 150 statków. Mieszkańcy wyspy zbudowali tu nawet kościół, który oddali pod opiekę Matki Bożej Złodziejki. Nie przysłyszałeś się. Dopiero zbrojna interwencja przyniosła kres pirackiej samowolce. Teraz wyspa służy turystom jako piękny punkt widokowy i ptakom wędrującym do ciepłych krajów, które tutaj wypoczywają podczas migracji. Może i nasze polskie bociany tu czasem zalatują. Zanim poplażujemy na innych rajskich plażach, pospacerujemy po mieście Retimno. W tym trzecim co do wielkości mieście Krety oczarowały nas wąskie i gwarne uliczki, pełne knajpek. Zagubiła się tutaj wenecka fontanna Rimondi z uroczymi korynckimi kolumnami z XVII wieku. Oraz meczet Neranzes, będący pamiątką po tureckim panowaniu na wyspie. Największą jednak atrakcją jest tutaj twierdza wzniesiona przez Wenecję, górująca nad portem. Pięknie odcinają się jej pomarańczowe ściany od błękitu nieba. Thank you.
Pośrodku tej największej na Krecie twierdzy znajduje się meczet sułtana Ibrahima z czasów tureckiej okupacji. No i te wspaniałe widoki z jej murów. Słyszałeś o słynnej różowej plaży? Zanim tam trafimy, zatrzymamy się przy nietypowych ziemnych piramidach Komoliti, przypominających wspaniałą turecką Kapadocję, tylko że w pigułce. Krętą górską drogą przejeżdżamy obok niebywałego wąwozu Topolia. Ale to Elafonisi jest naszym celem. Tarajska plaża na południowo-zachodnim krańcu wyspy szczyci się swoją różową barwą. To drobinki muszelek wmieszane w jasny piasek. Robi to niesamowite wrażenie, mimo że różowego piasku nie ma zbyt wiele. Przez płytką morską lagunę brodzimy jak flamingi na wyspę Elafonisi. Ostoja wielu płazów, gadów i ptaków. Miejscami przypomina trochę Słowiński Park Narodowy. Tylko tutaj dochodzi jeszcze ta lazurowa woda z kolorowym piaskiem na brzegu. To przepiękny, nieziemski zakątek. Tylko wieje tak, że głowę chce urwać. Jeżeli przyleciałeś na Kretę Zachodnią, to wylądowałeś na lotnisku w Chani, a dokładniej na skalistym półwyspie Akrotiri. Choć na pierwszy rzut oka nie wydaje się zbyt ciekawy, ma on wiele do zaoferowania, jak na przykład zagubioną zatoczkę Seitan Limania. By się tu dostać, trzeba ubrać wygodne buty, bo zejście jest dość strome, ale za to jak tu pięknie! To była pierwsza lazurowa woda, jaką zobaczyliśmy na Krecie i zrobiła na nas wielkie wrażenie. Tym bardziej, że jest maleńka, a wokół otaczają ją wysokie, skaliste ściany wąwozu. Skaczą po niej kozy, a niektóre nawet schodzą na plażę, by pozaglądać do plecaków turystów. Były plaże, twierdze i uliczki. Czas na najpiękniejszy klasztor, jaki widzieliśmy na Krecie. Monastyr Agia Triada, czyli Świętej Trójcy. Jego wspaniałe, pomarańczowe trzy kopuły niezwykle kontrastują z otaczającą go zielenią i barwnym kwieciem.
piękne elewacje i architektoniczne detale, niezwykle scalone z zadbanym otoczeniem. To robi ogromne wrażenie. Ta grecka, prawosławna świątynia powstała w XVII wieku. To kolejna atrakcja półwyspu Akrotiri. Nadal go nie opuszczamy i pytamy Cię, czy kojarzysz Greka Zorbę? Tańczył on tutaj na pięknej plaży w niewielkiej miejscowości Stavros w malowniczej zatoczce. Tutejsze plaże są równie piękne, a w sezonie nie tak tłoczne jak te w Balos czy Elafonisy. Znajdziecie też dzikie fragmenty, gdzie fale rozbijają się o czarne skały. Piękne miejsce na niespieszne spacery. Na koniec zostawiliśmy Chanie, drugie po Heraklionie, największe miasto Krety. Samo miasto może poszczycić się starożytnym rodowodem. Spacerując po mieście, można odkryć fundamenty minojskich zabudowań. Dziś sercem Chani jest jednak bardzo uroczy stary port wenecki. Ta osłonięta od fal i wiatrów zatoczka to swoisty uroczy deptak z licznymi kawiarniami i restauracjami. Gdzieniegdzie stoją bryczki gotowe wozić turystów. Zacumowane są jachty i barki z pamiątkami. Z każdego punktu widać piękną, piaskową latarnię morską oraz przyozdobiony licznymi kopułami meczet janczarów z XVII wieku. To zdecydowanie turystyczne centrum całej Chani. Piękne były to wakacje i wspaniały wypoczynek. Wracamy do Polski w pełni naładowani pozytywną energią przyjaznych Greków.